List metropolity łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia do biskupa Piotra Gregera, przewodniczącego Komisji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów konferencji Episkopatu Polski. Łódź 17 września 2021 roku. Jego ekscelencja ksiądz biskup Piotr Greger przewodniczący komisji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów konferencji episkopatu Polski. Ekscelencjo, Księże biskupie. W odpowiedzi na uwagi i pytania skierowane do mnie przez księdza biskupa, w imieniu Komisji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, chcę oświadczyć co następuje. Po pierwsze. Szczerze przepraszam wszystkich, którzy poczuli się zgorszeni lub choćby zaniepokojeni formą celebracji Eucharystii sprawowanej przeze mnie na stadionie Orła w Łodzi w dniu 13 września bieżącego roku. Uznaje, iż podczas tej celebracji nie dochowałem wszystkich norm i kanonów z nią związanych. Powodem mojego postępowania nie było wszakże ani lekceważenie, czy kwestionowanie przepisów liturgicznych, lecz rozeznanie poprzedzone także długą modlitwą i konsultacjami, zarówno co do charakteru samego wydarzenia, jak i co do duchowych potrzeb, wrażliwości i pobożności biorących w nim udział młodych ludzi. Wydarzenie to miało charakter wyjątkowy i jednorazowy. Na co dzień jestem z pełnym przekonaniem wiary, posłuszny normom i przepisom liturgicznym, w myśl zasady lex orandi, lex credendi. Tego też uczę, jak ufam, wiernych powierzonego mi Kościoła. Po drugie, ufam także, że chociaż niektóre z norm liturgicznych nie zostały dochowane co do litery, to jednak nie zostały naruszone co do sensu i co do ducha. Wobec wszystkich, którzy z troską o Kościół, i Jego liturgię, wyrażają swoje zaniepokojenie wyżej wymienioną celebracją, czuję się w obowiązku zaświadczyć o tym, co widziałem. Widziałem setki, a nawet tysiące, dokładnie sześciu i pół tysiąca młodych ludzi, którzy z uwagą słuchali słowa Bożego i, nim poruszeni, poważyli się na decyzję nawrócenia, i podejścia do sakramentu pojednania i pokuty, a następnie nie tylko z wielką radością, lecz także pobożnością, wręcz pietyzmem, przystąpili do komunii świętej. A wszystko to w czasie, w którym na co dzień epatowani jesteśmy wiadomościami o młodzieży odchodzącej od praktyk religijnych i katechezy, manifestującej raczej swój dystans niż wybór wiary. W tym świetle wszelkie zarzuty o rzekomą profanację, czy brak szacunku wobec Eucharystii, Uważam za dalece niesprawiedliwe i bezpodstawne. Po trzecie, dlatego też czuję się w obowiązku jeszcze raz podziękować wszystkim, przede wszystkim młodym ludziom, którzy wraz ze mną przygotowali całe wydarzenie, a także tym, którzy w ciągu minionych dwóch dni zapewniali mnie na wiele sposobów o jedności ze mną i modlitwie w moich intencjach. Dziękuję wszystkim, którzy tworząc wspólnotę odpowiedzialnych za wielki nurt nowej ewangelizacji w Polsce szukają dla niej zgodnie z zaleceniem świętego Jana Pawła II nowej gorliwości nowych metod i nowych form wyrazu z wyrazami szacunku i jedności en Christo arcybiskup Grzegorz Ryś metropolita łódzki